Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie po raz kolejny gościła aktorów z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, którzy w ramach Teatru przy Stoliku przedstawili kolejny spektakl. Tym razem była to znakomicie wpisująca się w tegoroczną 10. już edycję Narodowego Czytania Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Szanowni Państwo, dzisiejsze niezwykłe wydarzenie jest jednym z punktów naszego programu Niezwykła Biblioteka, który został sfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dziękujemy serdecznie za przybycie. Felicja, wstawaj! Spóźnisz się do biura, no! Hesia, Bela, spóźnicie się na pensję! Felicja, no wstajesz! Czy ty wiesz, że ten błazen twój syn nie wrócił do domu? Nic nie mówię, nic, no naturalnie. Ojciec toleruje. No jest niedaleko, pada jabłko od jabłoni. Ale jak długi będą niezapłacenie. Hesia, Mela, Felicja! Co to za śpiąca familia, no? Z torbami byśmy poszli, gdyby nie ja. O, Panicz przyszedł. No co, ty w kawiarni byłeś, tak? I kiedy piłeś? Ładne panny były, co? Ty śmiercisz cygarami. Powróciłeś nareszcie. Oj, Jezu, jesteś, no. Ojku, no idę się przespać przed biurem. Ty, zostań. Zostań, nie mam z tego powodzenia. Wierzę. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Co? Nie ma, mój panie, nie ma. Gdzie byłeś? Aj, najlepiej nie pytać. Gdzie byłeś do tej pory? Mówię, najlepiej nie pytać. Jestem matką. I właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. Jezu, jak ty wyglądasz, dzieciaku. No, jest zielony jesteś. A to modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Ciebie tu ja pan na cię wyśmie, jak będziesz tak wyglądał. Jeszcze gorszy zbiór. No nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Co mi to się wydaje, że jesteś ciągle w towarzystwie kokoczy. Takie towarzystwo dobre, jak i inne. A potem co mamcia wydziwia na kokotki? U nas co, kokot nie ma w kamienicy? No. A sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłania. Ale pieniążki za czynsz to mamcia bierze od niej, że ha! Przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. No, a co mamcia z nimi robi? Podatki nie płacą. Ha. Dobra, idę spać. To czy ty się przestaniesz lampartować? No, nigdy. Ja długów płacić nie będę. No, Zbyszko, ja cię na to mlekiem swym karmiłaś, byś co nasze uczciwe i szanowane nazwisko tak po kawiarniach i po spelunkach włóczył. No to było mnie chować mączką Nestla, podobno też doskonała. No, już, nie martwiuchnij się, pani Dulska. No. Ale co mamcia chce, żebym z wami w domu robił? Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatni sopki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcie. A człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia myśl. To wielkie słowo, choć ono się stąd gna. Tu przecież tu ludzie się kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. No właśnie, więc ja też mych z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego cmentarz? Myśli swobodnej, szerokiej. No i co, do kawiarki, tak, do kawiarki. A co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego kołtuna jak ja. Co, jaki ty jesteś głupi. Ty, twój ojciec to jedna dusza. On co dzień do kawiarnia też tam bubie, gdzie tam zwariować można z tym człowiekiem, a tam... No, tak mnie mamcia wychowała. No, tego to już nad to. Dobranoc, idę się zdrzemnąć. Na biuro. Biuro nie ucieknie. Zbyszko, no przyrzeknij mamcie, że się poprawi. Nigdy. Nigdy. No witam cię, kochana. Dzień dobry, cioci. Ja z ciocią pojadę, gdzie ciocia tylko chce. Obejdzie się. A o cóż
już poszło? Zdaje mi się, że to lokatorka z parteru, ta, co się truła. A tak, to sama. Wyszła ze szpitala. Skandal. Przecież po czymś podobnym to jej trzymać w kamienicy nie mogę. No, ty sama byłaś świadkiem, jak ją wynosili, to ona była prawie naga, horrendo. Wymówiłam jej mieszkanie. Tak? No. A to się dobrze składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejmie się. No przecież mogłaby to ciocia zrobić dla nas, jako dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem. No. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. A ja nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie ponad stan. No. No, chodzicie do teatru. To na same masowe sztuki. A trudno przecież. Że prenumerujecie czasopisma. O! No to już cię to daruję. Ja tam zawsze pożyczę i wystarcza. No. A jak nie pożyczę, to się świat nie zawalisz. Tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolacją. To konieczne. No, konieczne. To się nie skarż, że ci nie wystarcza. Nie możemy żyć jak... Jak co? Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. Teatr przy stoliku odbył się w ramach programu Niezwykła Biblioteka, dofinansowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.